się z wami o godzinie bodajże 6:30. Nastawiłam sobie o tej godzinie budzik, żeby rano nagrać dla was vloga. Mam dzisiaj troszkę na godzinę 9:35 i jedziemy do kina. I naprawdę spięłam się, żeby nagrać wam tego vlogmasa. Także możecie mi bić brawo, nie wiem jak to wyjdzie, oby wyszło dobrze. Słuchajcie, ja lecę robić sobie śniadanie i chciałam wam tylko pokazać, jak wygląda mój pokój, bo jest on naprawdę bardzo świąteczny i nadaje się na vlogmasa. Proszę bardzo, to jest pingwin z Pepco z piękną, cudowną czapką świętego Mikołaja oraz tam użycie gwiazdkę na kaloryferze. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know. Roxana, ja wiem, że ty byś bardzo chciała moje jedzonko, ale to jedzonko jest dla ludziów, nie dla piesków. Dla ludzi, nie dla piesków. Ty spójrzcie! Na dworze pojawił się pierwszy śnieg. Znaczy, nie zwracajmy uwagi na to, że to jest Sharon. To jest śnieg. Słuchajcie, moi drodzy, ja już się wyszykowałam. Teraz będę się szybciutko pakować do szkoły, w której i tak dzisiaj nie mam lekcji, ale nieważne. Przymknijmy na to oko. Jadę dzisiaj do kina z moją klasą, także będzie fajniutko. Dobrze spędzimy ten dzień. Ale chciałam tylko szybciutko powiedzieć coś o tym vlogmasie, bo tak naprawdę ja nie wiem dokładnie, o co w tym chodzi. Okej. Okay. Właśnie usiadłam sobie i proszę bardzo, spadła mi jedna noga. Okej. Chciałam wam powiedzieć, że ja naprawdę nie wiem, czym tak naprawdę są vlogmasy. Ja obejrzałam jednego vlogmasa w życiu i w sumie stwierdziłam, że to jest nawet fajne. Więc no, czemu by tego nie spróbować też na moim kanale? Co nie? Może też ubrałam dzisiaj specjalnie taką czerwoną bluzkę, żeby było tak trochę bardziej mikołajkowo, bo wiecie, że dzisiaj są Mikołaj, dzisiaj jest 6 grudnia, więc już święta i fajnie. Ja póki będę się pakować, mogę wam opowiedzieć troszeczkę o tym, co dzisiaj będzie się działo. Wcale nie będzie nic ciekawego, ale wam opowiem, bo będzie fajnie, przynajmniej dla mnie, mam nadzieję, że dla was też, ale głównie dla mnie. Tak czy siak, ja dzisiaj będę, moi drodzy, jechać do kina z moimi przyjaciółmi z klasy. Będzie bardzo fajnie, mieliśmy jechać na Krainę Lodu, ale nie było miejsc, więc no słabiutko powiem wam, bardzo słabiutko. Jedziemy na jakieś Last Christmas. Było tak fajne jak Kraina Lodu. Chociaż nie sądzę, że cokolwiek to pobije. Jest godzina 8:06. Mam autobus o godzinie 8:38. Idę na niego tylko 5 minut, więc będzie ok. Ja się teraz popikam perfumami. Myślę, że można to nazwać vlogmasem, bo jest po prostu 6 grudnia, prawda? A na czym polega vlogmas, to nie do końca wiem. Chyba się otwiera się chyba kalendarz adwentowy, a ja kalendarza adwentowego nie mam, więc musicie mi wybaczyć, ale załóżmy, że miałam i że to zrobiłam, ok? Tak. Puśćcie, mój kochany tata zrobił mi kanapkę do szkoły jak zawsze, więc pakujemy ją. Pakujemy też jabłuszko, które jest trochę zniekształcone, ale pewnie na pewno dobre i będzie jedzone. Dobra, słuchajcie, ja już wychodzę, zakładam czapę i życzę wam miłego dnia. Mam nadzieję, że spędzicie go równie dobrze jak ja. O ile spędzę go dobrze, mam nadzieję. Cześć, jak już wychodzę z domku, podobno na dworze jest zimnica, także muszę ubrać czapkę i do zobaczenia. A to będziesz nagrywać co? Nagraliśmy pytania w autobusie, ale nic nie było słychać, także nagramy jeszcze raz. Tak było, Kasper, potwierdź. No potwierdzam, tak, dokładnie. To daj tu, to będzie też mnie słychać. No, bo... pierwsze pytanie. Okej, to może nie pytanie, ale super profil, ogień. O, wow, dzięki, miło mi.
Drugie pytanie. Jaka jesteś według przyjaciół? No jaka jestem, Kacper? No jakby jest okropna, jakby to się nie da określić słowami, ale nie polecam znajomości z nią. Dlaczego nie masz chłopaka? Jakby masz chłopaka, bo jestem nim ja, kochani. Ogólnie ukrywaliśmy to od wielu miesięcy. Tak, od w ogóle wielu lat. Ogólnie to spotykamy się od 6 roku życia. Mamy gromadkę dzieci. Tak. Mhm. Szczęśliwa rodzina. Jak ci tydzień mija? Jeszcze raz? Jak ci tydzień mija? A bardzo przyzwoicie dziękuję za pytanie. Czy święty Mikołaj istnieje? Oczywiście, że tak. Nie słuchajcie się, naprawdę Mikołaj święty istnieje. Święty Mikołaj istnieje. I to jest potwierdzone info. Byłaś grzeczna w tym roku, śmiejąca się buźka. Byłam grzeczna w tym roku. Nawet powiedziało tak mój tata i moja mama. Tak powiedzieli, że byłam grzeczna i nie wierzcie nikomu innemu, tylko mi. Za chwilę włączę filmiki na moim telefonie i zobaczymy. Ja nie wiem, co on ma na tych filmikach. Spójrzcie, jaki Wrocław jest piękny. Mieszkamy w najpiękniejszym mieście w Polsce. No. Ale nie, naprawdę Wrocław jest ładny. Mi się podoba Wrocław. Tylko no, takie średnie miejsce w sumie złapałam. Hej. Każdy od ciebie uciekł. Moi drodzy, my już jesteśmy po filmie, było bardzo fajnie. Martynie, nie zgubi się nie podobał. Kacper, co ty powiesz o filmie? Jedzenie jest dobre. Oni mnie w ogóle nie wspierają w tym, co robię. Po kinie przerwa na jedzonko. Tak, jesteśmy sobie na obiadku i chciałam tylko powiedzieć, że film był super. Cudowny. Martynie się nie podobał film. Marta, wypowiedz się na ten temat. No bo on był beznadziejny. On wcale nie był beznadziejny. To był taki niespodziewany zwrot akcji, prawda, Kacper? Wiesz, co jest największym dowodem, że był super? Popłakałem się, kochani. Więc... Ja też się tak poryczałam. Ja się tak poryczałam, że sobie nie wyobrażacie. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night. Spójrzcie, mogliśmy dzisiaj na tym być, a byliśmy na Last Christmas. Chociaż to też było fajne. No, płakaliśmy, więc to nie było fajne. Powiedzcie nam, kto jest lepszą modelką? Ja czy Kacper? Zdecydowałam się, moi drodzy. Patrzcie, idzie modelka. You better watch out, you better not cry, you better not... Wchodzę do auta mojej mamusi, pożegnałam się już z moimi przyjaciółmi i wracamy do domku. The town.
myślał, że Yu-Gi-Oh! Przyjdzie do domku. Hej, 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 hej. Hello, hello. Słuchajcie, ja już wróciłam do domku po bardzo, bardzo emocjonującym dniu, mikołajkowym dniu. Słuchajcie, mam nadzieję, że Was mój vlogmas Wam się podobał, że chcielibyście więcej takich filmików. Jak chcielibyście więcej filmików, to może piszcie mi w komentarzach jakich. Ja się będę inspirowała Waszymi propozycjami. Tak czy siak, ja tutaj mam herbatkę, zaraz będę Wam robić live na Instagramie i buziaki. Do zobaczenia.